Aleksandra Stokłosa, no pierwszy raz przed naszą kamerą, tak się złożyło. Jak właśnie ty czujesz się w tej roli, w sumie debiutantki, bo już prawie, dopiero na liczniku kilka meczów? Tak, gdzieś tam wiadomo się grało w tych kadrach młodzieżowych, ale no to nie jest to samo, wiadomo, gdzieś ta koszulka pierwszej reprezentacji ciąży trochę bardziej, ale fajnie, cieszę się, bo myślę, że nie było widać tego stresu po mnie, przynajmniej chciałam pokazać to, co potrafię, mam nadzieję, że gdzieś to w jakimś stopniu wyszło. Wiadomo, dla mnie to tylko jest pozytywna energia, znalazłam się tutaj troszkę, może przez przypadek, bo wiadomo, gdzieś Sylwia Matuszczyk wypadła. Ja dostałam szansę i staram się wykorzystać. Właśnie, bo Sylwia, prawdopodobnie mówił nam trener Matuszczyk, wróci na mecze z Serbią, ale też jest kontuzjowana Joanna Drabik. Czy ty właśnie się widzisz w takiej roli, że możesz pomóc drużynie, aby awansować do kwalifikacji do Mistrzostw Świata? Tak jak mówię, ja tu jestem pierwszy raz. Właściwie z dziewczynami miałam tylko 4 treningi. Tak jak pan powiedział, Asia Drabik jest kontuzjowana, jeśli trener będzie faktycznie widział we mnie jakieś wsparcie, no to ja będę tylko i wyłącznie szczęśliwa, będę robić swoje. Ciężko mi powiedzieć, czy będę wsparciem dla dziewczyn, czy nie. Mówię, gdzieś to wszystko, to są moje dopiero pierwsze szlify, więc ja na razie patrzę dzień po dniu, tak, chcę się stawać lepszą zawodniczką, jeśli trener faktycznie znajdę uznanie w jego oczach i zdecyduje się nie powołać, ja na pewno dam się wszystko i wspomogę dziewczynę jak mogę. Na co dzień zbierasz doświadczenie w lidze rumuńskiej, tak, w Cluj. I właśnie powiedz parę zdań, jak ci się tam mieszka, żyje, no i właśnie o samym klubie. Ja jestem przede wszystkim zadowolona, że zdecydowałam się wyjechać, bo gdzieś to był krok naprzód dla mnie przede wszystkim, jeśli chodzi gdzieś o stanie się jakąś tam wartościową, dorosłą zawodniczką, bo nie ukrywam, granie za granicą, to jest jednak mimo wszystko szkoła życia. Tak jak mówię, jestem zadowolona, to jest bardzo silna liga, gram po 60 minut, bo właściwie nie mam zmienniczki tam. A jest szansa, że klub twój utrzyma się w tym najwyższej klasie rozgrywek? My nad miejscem spadkowym aktualnie mamy 6 punktów przewagi, tam ostatnie miejsce spada, 2 przedostatnie grają baraże, bo jeden z się wycofał. Mówię, mamy gdzieś te 6 punktów przewagi, jeszcze bezpośredni mecz z tym ostatnim miejscem przed nami. Ze strefy barażowej już nie uda nam się wyjść, ale myślę, że spokojnie mamy szansę, żeby się utrzymać, jeśli będziemy grać w tym turnieju w barażowym, gdzieś tam już mierzyłyśmy się chociażby w Pucharze Rumunii z tymi zespołami z drugiej dywizji i wygrałyśmy obydwa mecze, także myślę, że mamy szansę bardzo dużą, żeby utrzymać się w tej. A wiadomo już gdzie, w którym klubie w następnym sezonie Cię zobaczymy? Ja aktualnie jestem zawodniczką Elbląga, bo ja jestem w Rumunii tylko na pożyczeniu, więc mój kontrakt z Elblągiem jest ważny. Czy gdzieś jeszcze jakieś pojęcie, czy wracam do Elbląga, to jeszcze nie jest pewne, ale mówię, na tą chwilę jestem wciąż zawodniczką Elbląga po tym sezonie kończącym się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.